A co pani? Się nudzi znów? Ciasto nogami? Tak. Ugniata, tak? Tak, nogi myje. A nogi myje? No. I po co pani tutaj te ciasta aż tyle? Co, jakaś impreza będzie większa? To truciny pani jeść, a nie ciasto. To truciny? Tak. Przewracam, żeby wysuszyć. A przewraca pani, żeby wysuszyć? A co panie z tych trocin będzie robić tyle, aż tak dużo? Co ja będę robić? Będę ocieplać górę. Ale tutaj w tym, dla gołębi? Tak. A na strychu, no to no. Będą mieli albo, ciepło. Albo potem tak zgarnę. No. I zrobię górkę, na której będę zjeżdżać na nartach. No, jak to... śnieg napada. Wie pan? Dobry pomysł, nie? Albo na sankach zjeżdżać. No dobra, zabawa będzie. No. I ten. Ale trochę dla gołębi, żeby mieli cieplej. No i gołębiom też. No. Jako podsiłka może być, nie? No. To zdrowo. Nie, no tak, trochę dla kur. Na zimę, resztę, nie? No, a resztę jak... zostanie, to no. Wezmę na jedną kupę i będę miała na czym na sankach zjeżdżać. No. Albo na nartach. Na nartach pani dobrze jeździ, to. No, folię położę, śnieg napada, będzie fajnie, ślisko. To pani Ewo, to skocznie zrobimy tak, będzie no. Pani skakać, nie? No. I będzie ten. Ale tak, to dobrze. To pan weźmie drugie widła. Albo szpadę i też pomoże mi przewrócić. Ale pani tylko jedna ma. Kogo? Widła. A szpadę, tam szufla. No leży. To gdzie szufla? To tam szufla to niedobrze, nie? Widłami najlepiej, nie? Aha. No. No fajna robota. Tak? No pani lubi pracować, także... No lubię. Kto pracuje, ten ma. To teraz jeszcze co? Pani musi te truciny ponosić, nie? No. Bo ten deszcze zapowiadają. Czy przykrywa potem pani folio, bo patrzy, leży. Nie, tak? No. Potem pan przyjdzie pod wieczór, będzie chłodniej. No i co? To worki suche, bo ono przeschnie. Poładuję. I postawimy w chlewku i potem będę cóż dla gołębi dawać. No. Zaściełać się kurą. Nie no, bo teraz pani Ewo, to za gorąco pracować. Ja w taki upał to... No trochę za gorąco, no. To nie tego. Ale co, w nogi chyba chłodno, fajnie, nie? No fajnie. Jak wilgotno. No. Ty już co, do dna tam się dokopała, czy nie? Słucham? Do dna się dokopała? No, w niektórych nie. No, tak? Tak. No. O, co tam? A co panie tak stęka? No bo... Tak? Ciężko było. O, o! Ten... Tak ciężko... Tak cię... Tak ciężko panie, że aż mąka puściła. Ja? No. A co? Taki cichacz był. Nie. No jak nie? Nie. No nie. Był panie Ewo. To pewnie pan, jak ja tak głęboko pan, to pan. Nie. Nie? Tu mnie nie ma po czym. Bo śniadanko było skąpe, to wie, to nie ma po czym. To co pan na śniadanko jadł? Tylko herbatkę. O. Piłem. O, to... No i do tego ten
czypiorek z masełkiem, nie? Taka lekko strawna teraz. A to bardzo dobre śniadanko. No. Ja myślałam, że samo herbatę. A wczoraj od pani tego szczypiorku narwałem to, no. Zrobiłem to. Dobre śniadanie było. Bardzo dobre. Także jeszcze tam ze śmietano trochę zrobię, to potem zapraszam pani Ewo, żeby pani przyszła. No. O, teraz ten poprzewraca, to przeschnie trochę, nie? No trochę przeschnie. No. No. I co, to ciężko tak przywracać? Nie, w weźmie pan i zobaczy, proszę. A się spociła jak? Ja się spociłam, nie. No. Nie ma po czym. Zdejmie pani tą bluzkę, bo za gorąco w taki upał pracować. Tak? Da? No. Tak pan mówi? No. Ostatnie dni lata to... To tyle o tym. Jeszcze trochę by można było popalać się, bo już potem ciężko będzie. No ja tak lubię popatrzeć, jak pani, ten... Jak ja pracuję, tak? No. Wie pani, nie każdy umie widłami. Dzisiaj tak... Nie każdy umie nawet trzymać. Nie wszyscy wiedzą, jak się trzyma widła, nie? No ja nie wiem. No. A pan jakby trzymał? Odwrotnie. O, tak o? No. No i, no i teraz zobaczy w sadzie, jak będzie dobrze ten, o. No i co? No i widzi, jak fajnie? No co? Pan to, ten, no. Jak jest smutny, to dobre, bo pan rozśmieszy. To przyniesie pan jeszcze zabawki. To tutaj się pobawimy. Co? Tak fajnie, nie? To lepiej jak w piasku, nie? No lepiej. No. No nic. No ja też już, o, koniec. No to kończy pani Ewo. Idziemy, posiedzimy. Kawę pani zrobię, to wypijemy, bo tak cały czas pracować sobie za ciężko pani. Dobra, rzuca te widły i idziemy na kawę wypijemy, zrobi pani.